Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario. W Radiu Maryja zapraszamy. Kościół jest rodziną Jezusa, w której rozlewa się Jego miłość, zaznaczył w środowej katechezie ojciec święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej w Warszawie papież nawiązał do cudów Galilejskiej. Zaznaczył, że Jezus objawił się tam jako zapowiedziane przez proroków odmówienie z ludu Bożego i odstawia nam głębie relacji, która nas z nim łączy, jest promować się Jego miłości. Ojciec święty wskazał, że podstawą naszej wiary jest akt miłosierdzia, którym Jezus powiązał nas ze sobą. Natomiast życie chrześcijańskie jest odpowiedzią na tę miłość. Kto posila się tym chlebem, historia Boża zakochana. Póki człowiek spotykają się, odnajdują siebie, świętują siebie nawzajem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. O doświadczeniu rodziny, która znalazła się w kłopocie. Na prośbę tej Matki, Maryi, Pan Jezus uczynił cud. Także nad nami, Matka Boża, czuwa nieustannie, pragnie naszego dobra, gotowa jest orędować za nami i swego Syna. Zabierzajmy jej siebie i nasze codzienne sprawy. Niech nigdy nie zabraknie Wam uwagi i jej pomoc i obrony. Amen. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski
będzie pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Maryjo, Matko Boża, pól się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Maryjo, Matko Boża, w centrum zdrowia dziecka może być wyprowadzona na prosząc, ale potrzebne są zmiany systemowe. Dodała, że wprowadzenie planowanych zmian wymaga czasu, ale rząd ma już przygotowane projekty ustaw. A w środę pielęgniarki i dyrekcja sądzą teraz kolejne zasiedli dostałoroczne. W Sejmie odbyło się drugie czytanie tzw. ustawy antyterrorystycznej. Przepisy mają wzmocnić bezpieczeństwo podczas szczytu NATO w Warszawie, a także strategii dni młodzieży w Krakowie. Ustawa będzie także służona w udział do zapobiegania i reagowania na zagrożenia terrorystyczne. Opozycja krytycznie ocenia przygotowane przepisy. Minister Maciej Wąsik podkreśla, że jest to szeroka, przekrojowa ustawa, która podniesie i usprawni działania systemu antyterrorystycznego i zwiększy bezpieczeństwo Polaków. Ustawa wywołuje nie tylko żeby dostali kompetencje. Polskie służby, polscy funkcjonariusze dostaną możliwość zastosowania tak zwanego strzału snajperskiego w przypadku, kiedy do ataku terrorystycznego dojdzie. No, będzie to strzał, który po prostu uratuje życie zakładnikom, a zabije terrorystę. Dotychczas takich przepisów nie było. Będzie możliwość zastrzelenia drona, który ma wobec nas drogi zamiary. W tej chwili polscy żołnierze, polscy funkcjonariusze nie mieli takiej możliwości. Będzie innych uprawnień. CHBW będzie mógł posłuchiwać, prowadzić kontrolę operacyjną wobec cudzoziemców przez 3 miesiące bez zgody sądu w sprawach o terroryzm. Dopiero później będzie musiał o tę zgodę występować. To usprawni działanie operacyjne agencji. Według projektu ustawa miałaby wejść w życie 7 dni po jej ogłoszeniu. Sejm w czwartek zajmie się trzema projektami zmian dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego, autorstwa PiS, PSL i Obywatelskiej KOP. Tak zdecydowali posłowie po rozpoczęciu obrad Izby Niższej Parlamentu. Wcześniej Nowoczesna wycofała swój wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Sejmu zgłoszonego przez ten klub projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Lider partii tłumaczył na konferencji, że nie chce uczestniczyć w politycznej hucie. Nowoczesna domagała się też, by odbyło się głosowanie imienne w sprawie włączenia do porządku obrad podalszą podalszą. Wniosek przeciwny w imieniu posłów Prawa i Sprawiedliwości zgłosił poseł Marek Suski. Ponieważ wczoraj na konwencję sam pan Petros, oczywiście nawet Platformę namawiał, oddali z tym projekt, żebyśmy mogli to zająć. Tylko brać w Polsce by chciał. I z tego co wiem, Platforma się przychyliła, a tutaj pan Petros przez swoją koleżankę, posłankę, wycofuje swój projekt, mówiąc, że nie będzie uczestniczył w tej grze. Otóż wydaje mi się, Platformę Nowoczesna wyprowadziła z pola. Dziękuję bardzo. Do Sejmu trafiło łącznie 5 projektów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Oprócz propozycji PiS-u, PSL i Obywatelskiej jest projekt Nowoczesnej oraz projekt klubu Kukiz 15, który miał pierwsze czytanie w grudniu 2015 roku i od tego czasu znajduje się w Sejmowej Komisji Ustawodawczej. Prezydent Andrzej Duda odznaczył działaczy opozycji demokratycznej. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Za wybitne zasługi działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce orderami Odrodzenia Polski szef Polskiego Państwa oznaczył m.in. Krzysztofa Wyszkowskiego i Ryszarda Buciana. Prezydent Andrzej Duda podziękował wyróżnionym za ich działalność w latach 70., 80. oraz 90. Szef Polskiego Państwa odniósł się do różnicy sprzed kilku dni obalenia rządu Olszewskiego. Najbardziej bolało, że w tym obalaniu demokratycznego rządu premiera Olszewskiego uczestniczyli ludzie, którzy nie mieli się ludzi Solidarności, wskazał prezydent. I to było straszne. I to jest piętno na Polsce niestety do dzisiaj. Dlatego dziękuję, że Państwo jesteście. Nie tylko dlatego, że dziękuję za Waszą działalność w tamtych latach, kiedy ja byłem małym chłopcem. Albo nawet wtedy, kiedy mnie jeszcze na świecie nie było. Ale dziękuję Państwu także za tą cichą działalność, skromną działalność, ale cały czas dla ludzi, którą przez wszystkie te lata po 89 roku prowadziliście. Dziękuję za niezłomność w tym zakresie. Dziękuję za głoszenie prawdy, bez strachu i bez obawy, często mimo procesów sądowych. Za to wszystko dziękuję. Za to wszystko dziękuję, że macie Państwo cały czas Solidarność w sercu, w tym najbardziej prawym i prawdziwym tego słowa znaczeniu.
4 czerwca minęły 24 lata od tak zwanej mocnej zmiany. Pierwszy po PRL-u demokratycznie wybrany gabinet Jana Olszewskiego został odwołany w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku na wniosek prezydenta Lecha Wałęsy. Decyzja zapadła po tym, gdy ówczesny szef MSW Antoni Macierewicz zrealizował ustawę lustracyjną. Środa była drugim dniem ćwiczeń wojskowych Anaconda 16. Uwaga, młodzi Polacy mieszkający poza granicami kraju. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza na dwutygodniowe warsztaty dla młodzieży od 16 roku życia. Obejmują one zagadnienia z zakresu języka polskiego, kultury, historii oraz mediów. Warsztaty odbędą się w Toruniu w terminie poprzedzającym Światowe Dni Młodzieży, czyli od 3 do 17 lipca. Jeśli chcesz poprawić znajomość języka polskiego, lepiej rozumieć najnowszą historię Polski, poznać Polaków z innych stron świata, zapoznać się z pracą dziennikarza, przyjedź w lipcu do Torunia. W ramach dwutygodniowych warsztatów proponujemy 40 godzin zajęć z języka polskiego, 10 godzin zajęć z historii Polski, 16 godzin warsztatów telewizyjno-radiowych, zwiedzanie Torunia, zwiedzanie telewizji Trwam oraz Radia Maryja, wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, wycieczkę do Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Zajęcia poprowadzą znani historycy, profesjonalni dziennikarze i doświadczeni lektorzy. Uczestnicy warsztatów mają zapewnioną opiekę wychowawcy. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 16 roku życia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej uczelni www.wsksim.edu.pl. www.wsksim.edu.pl oraz pod numerem telefonu 48 56 610 72 00, 48 56 610 72 00. Nad warsztatami patronat medialny objęło Radio Maryja oraz Telewizja Trwam. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń, 3-17 lipca, warsztaty językowo-historyczno-kulturoznawczo-medialne. Zapraszam. W zewnętrzny wymiar emigracji. Jest 13. Jesteśmy gotowi do ponadprzeciętnego zaangażowania w ochronę granicy zewnętrznej. Wzmacniamy nasze zaangażowanie w pomoc rozwojową i humanitarną, a także we współpracy z krajami przyjaciółmi. Jednocześnie z uwagi na bardzo ograniczone doświadczenia społeczne i polityczne z Bliskim Wschodem nie możemy sobie pozwolić spotkanie na prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych będzie okazją do rozmowy na temat światowego bezpieczeństwa i przyszłości NATO, powiedział Marek Magierowski. Marek Magierowski, dyrektor Biura Prasowego Prezydenta, mówi, że prezydenci Polski i USA spotkają się na osobnej rozmowie. Grupie Wyszehradzkiej od 1 lipca przejmie je Polska. Grupa Wyszehradzka powstała w 1991 roku. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką w środę udał się z wizytą do Danii. Szczyt NATO, współpraca w regionie Morza Bałtyckiego, gazociąg Baltic Pipe, to tematy dwudniowej wizyty szefa polskiego państwa w tym kraju. W czwartek w Kopenhadze prezydent weźmie udział w forum gospodarczym. W szczycie NATO prezydent Stanów Zjednoczonych podczas pobytu w Warszawie zamierza spotkać się też z szefami Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Również te spotkania miały być poświęcone
Poseł Konrad Głębowski z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych mówił, że prezydent Andrzeja Dudy ma duże znaczenie dla polskiej dyplomacji ekonomicznej. Dodaje, że wizyta prezydenta jest również ważna w Polsce dla bezpieczeństwa. Już za niespełna godzinę mają zostać wznowione rozmowy dyrekcji Centrum Zdrowia Dziecka oraz strajkujących pielęgniarek. Wczoraj wieczorem rzecznik placówki poinformował, że udało się wypracować projekt porozumienia. Na razie jest to jedynie dokument wstępny, którą strony wciąż mogą dokonać zmian. Jednocześnie pielęgniarki kontynuują trwając od dwóch tygodni protest od godziny przed resortem zdrowia. Manifestują pielęgniarki. Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, mówi, że w tym sporze racja leży po stronie pielęgniarek, których wynagrodzenia są zbyt niskie. Jak dodaje, dla uzdrowienia polskiej służby zdrowia konieczna jest systemowa reforma płacy wszystkich pracowników. Dzięki temu połączeniu do Polski popłynąłby gaz m.in. ze złóż norweskich. Małżonka prezydenta Andrzeja Dudy w trakcie wizyty spotka się z zastępcą sekretarza generalnego ONZ i z pracownikami UNICEF w chińskiej siedzibie organizacji. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Trzeba było podjąć poważne rozmowy na temat wzrostu wynagrodzeń, o które Solidarność się upomina, bo wtedy się upomina, a nie zasłaniać się rozporządzeniem ministra Dębali, które jest rozporządzeniem złym, rozporządzeniem wadliwym prawnie, rozporządzeniem, które przyniosło więcej rozszerowania niż korzyści. Są prowadzone operacje, które Polska powinna zgłosić w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Czytamy w naszym dzienniku. Bractwo świętego Jana Pawła II, formacja duchowa oraz intelektualna, to główne cele letniej szkoły Bractwa świętego Jana Pawła II w Chinowym Sanktuarium w Toruniu. Powstała deklaracja Bractwa zawierająca duchowy program. Czytamy w naszym dziennikach. Nowe nazwiska ofiar bezpieczeństwa. Zidentyfikowano kolejne 22 ofiary zbrodni przeciwko. Plan przed każdą. Rodziny i środowiska patriotyczne czekają na upamiętnienie Polaków ofiary zbrodni wołyńskiej. Jak zostaną uczczone ofiary ludobójstwa, czytamy w naszym dzienniku. Dbajmy o układ pokarmowy. Z czego wynika nasza odporność? Ludzie mają świetną alergię. Dlaczego nie możemy schudnąć lub przytyć? Czytamy w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Dzisiejsza konferencja stanowi dowód na to, że ich poświęcenie, wierność ideałom patriotyzmu i męstwa stały się niezbywalną częścią naszego wielkiego historycznego dziedzictwa. Przekonany, że spotkanie poświęcone pamięci funkcjonariuszy Policji Państwowej w szeregach cichociemnych będzie miało dla wszystkich uczestników szczególny wymiar, pozostaje z szacunkiem Marek Kuciński, marszałek Sejmu. Z kolei wicerzef MSWiA Jarosław Zieliński mówił, że rząd stawia przede wszystkim na etos służby policyjnej i państwowej. Elementem tego etosu, niezbywalnym, podstawą można by rzec, jest patriotyzm. Gdyby trudno wyobrazić dobrą służbę państwu, formacji mundurowej bez umiłowania ojczyzny, bez oddania tej ojczyźnie. A tego oddania, tego patriotyzmu, tej miłości do Polski uczy historia, uczy poświęcenie naszych, waszych, szanowni funkcjonariuszy, na przykład 9 policjantów cichociemnych przodków. Także warto o tym pamiętać, warto w ten kontekst wpisywać również tę dzisiejszą konferencję i tę wystawę. Są wzory dobre, są przykłady do naśladowania. Oczywiście czasy były dramatyczne, tragiczne. Bogu Najwyższemu dzięki, dzisiaj jest łatwiej dawać świadectwo, bo jest czas pokoju mimo różnych zagrożeń, a wtedy trzeba było poświęcić największą wartość, jaką ma każdy z nas, czyli życie. Cichociemni byli ochotnikami szkolonymi na potrzeby działań specjalnych i dywersji na terenie okupowanej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1941-44. Pierwszy zrzut odbył się w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku. Sąd w Stambule zarządził ograniczoną blokadę informacyjną w sprawie zamachu bombowego w tym mieście. Władze tureckie poinformowały, że powodem są względy bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego. W porannym ataku w centrum Stambułu zginęło 11 osób, a 36 zostało rannych. Bomba została zdalnie zdetonowana w chwili, gdy obok wyładowanego materiałami wybuchowymi pojazdu przejeżdżał policyjny autobus. Do
Dotychczas nikt nie przyznał się do zamachu. Polskie MSZ podało, że na razie brak informacji, by wśród rannych i ofiar śmiertelnych byli obywatele naszego kraju. Włoskie Ministerstwo Oświaty zapowiedziało zniesienie zakazu korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych na lekcjach. Obowiązuje ono od 9 lat. Obecnie uznano, że przepis ten jest anachroniczny. Wiceminister Oświaty oświadczył, że dalsze utrzymywanie zakazu byłoby przejawem niechęci wobec informatyzacji i postępu technologii. Podkreślił, że już wkrótce wszystkie szkoły we Włoszech będą miały dostęp do internetu. Na cyfryzację oświaty włoski rząd ma według zapowiedzi wyasygnować 1 miliard euro do 2020 roku. W kraju zachmurzenie małe, na wschodzie i południu umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19-20 stopni na wschodzie do 22-23 na zachodzie kraju. Jedynie na wschodnim wybrzeżu i na Podhalu od 16 do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z przewagą wschodniego na północy. Na barometrach w Warszawie 1013 hektopaskali. Ciśnienie będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Oddziały na kłódkę. Centrum Zdrowia Dziecka zamyka 4 oddziały. Strajk wciąż trwa. Jego ofiarami są chore dzieci. Przeczytaj, co przeżywają wraz z rodzicami. Bliżej beatyfikacji. Na beatyfikację księdza Piotra Skargi Polacy czekają już kilkaset lat. Jeszcze w tym miesiącu zakończy się etap diecezjalny. Czytam w naszym dzienniku. Honory dla adwokata Polski. 95-letni więzień KL Auschwitz Karol Tendera został odznaczony przez ministra spraw zagranicznych za walkę z zachodnimi mediami używającymi zwrotu polskie obozy śmierci. Bliżej ludzi. Koniec wiatrakowego Eldorado. Czy nowa ustawa o inwestycjach wiatrowych ukróci lokalizowanie wiatraków, gdzie popadnie, byle jak i jak najszybciej? Rozpoczynamy wysad już o godzinie 8 rano. Fatima, odrabiajmy lekcję Anioła Pokoju. Jak modlitwa Anioła Pokoju może przemienić nas i świat, opisuje w naszym dzienniku ojciec Leonard Głowacki. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. 25 lat Radia Maryja, Światowy Dzień Młodzieży. Ale jest to też szczególny czas dla naszej ojczyzny. Widzimy, jak wrogie siły Panu Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie usiłują nas kłócić i zniecić nienawiść narodu, zniszczyć to, co z trudem buduje się w naszej ojczyźnie. Robią to może niewiedzący, jak chodzą. Ale wykorzystują to siły międzynarodowe. Spieszmy się, czasu jest mało. Organizujmy się w każdej miejscowości, w przysiłku, w wiosce. Prośmy duszpasterzy, przyjaciół, w każdej parafii. Na niedzielę 3 lipca Polonia za wielką wodą do Częstochowy amerykańskiej w Dajne Stał w Pensylwanii z księdzem biskupem Stanisławem Stefankiem. Jak mówił do nas, w niedzielę 10 lipca na Jasną Górę Zwycięstwa w Polsce rozpoczynamy już w sobotę o godzinie 18 z księdzem biskupem Ignacym Decem. Już 25 lat Radia Maryja i 25 raz nasza wielka pielgrzymka. Tym razem pod hasłem Gdzie chrzest, tam nadzieja. W niedzielę będzie nam przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Kondecki, metropolita poznański, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Godzina 11, poczesta msza święta. Rozpoczynamy jednak już o godzinie 8 rano. Warto być już dużo.
wcześniej. Przychodzimy do Matki Najświętszej w szczególnym roku łaski. 1050 lat od chrztu Polski. W roku miłosierdzia. 25 lat Radia Maryja. Światowy Dzień Młodzieży. Ale jest tu też szczególny czas dla naszych ojczyzn. Widzimy, jak wrogie siły Panu Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie usiłują nas skłócić, wzniecić nienawiść w narodzie, zniszczyć to, co z trudem buduje się w naszej Ojczyźnie. Robią to może nie wiedząc, jak szkodzą, ale wykorzystują to siły międzynarodowe i chyba wspierają. Wszystkich kochających Pana Boga i Ojczyznę prosimy o gorącą modlitwę za cały nasz naród, o żywą wiarę, mądrość, prawe sumienia, o wzajemne poszanowanie i miłość, o to, abyśmy nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy, jak mówił do nas święty Jan Paweł II. Organizujmy się teraz już bardzo szybko, czasu jest niewiele. Potrzeba modlitewnego szturmu u tej, która jest dana ku obronie naszego narodu. Trzeba obronić nasz naród i ojczyznę. Polskę świętego Jana Pawła II z miast, wiosek, przysiłków. Wszyscy podobni do ewangelicznego siewcy. Nie zostajcie w domu 10 lipca. Wszyscy. Tym razem wszyscy idziemy do naszej Matki. Nowej świątyni roku wdzięczności za pontyfikat świętego Jana Pawła II. Centralną uroczystości w niedzielę 3 lipca rozpoczynamy naszą modlitwę już o godzinie 11 przed południem. Jak chodzi o grupę z Chicago i okolic, wyjazd jest 1 lipca, piątek o godzinie 7 wieczorem, powrót w poniedziałek w godzinach przedpołudniowych. W sobotę 2 lipca nawiedzimy archidiecezjalne sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Baltimore. Serdecznie gorąco zapraszamy. Więcej informacji w centrali Radia Maria z telefonu 773-384-8472. 773-385-84-72. Prosimy o pomoc w utrzymaniu Radia Maria i Telewizji Trwam. Nikt nam nie pomaga. Propagandziści, nieżyczliwi oczywiście nam, podawali w mediach, że finansuje nas raz po raz rząd PiS. To jest kłamstwo. Pomagają nam tylko, jak zawsze, chętni słuchacze i telewidzowie. Nie jest łatwo. W maju na przykład przyszło o wiele mniej ofiar na te dzieła niż ich utrzymanie. Na telewizję nawet nie przyszła. Choroba tu w Polsce. Potrzeba na utrzymanie w maju. Prosimy o stałą pamięć i systematyczną pomoc. Czwarte, służymy Panu Bogu. On nie zostawił nas samych na tej ziemi. Z miłości ku nam dał swego Syna. Ba, pozostał wśród nas. Najświętszym sakramencie. Zapraszamy przyjaciół do apostolatu. Wie, zwłaszcza młodzież, adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Pomocą do tego są pięknie wydane nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. Te książeczki są prezentem od Radia Maria dla młodzieży. Nie wolno ich sprzedawać, ale sprezentować tylko chętnej młodzieży. Pragnących być pośrednikami w przekazaniu tego prezentu dla młodzieży, proszę o zwracanie się do ojca Mariana Sojki w Radiu Maria w Toruniu. Nie mamy już 15 minut po godzinie 13. Zapraszamy w Radiu Maria na audycję aktualności dnia. Obudź się, Moskwa, niech opadnie kłamstwa tła. Powstań z królem Polską. We'll be right back.
Pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma, spytają dzieci. Drodzy Państwo, i naszą audycję rozpoczynamy od rozmowy z panem profesorem, socjologiem z UMK w Toruniu, a także teraz obecnie doradcą prezydenta RP, pana Andrzeja Dudy. Pan profesor Andrzej Zybertowicz jest naszym gościem. Witamy serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, uśmiecham się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Kłaniamy się, również dziękujemy za uśmiech. I panie profesorze, taką rozmowę chciałem z panem przeprowadzić. Po tym właśnie 4 czerwca minęły 3 dni i pewne refleksje się nam tutaj układają, albo może i bardziej pewne też jakieś zdziwienie, że jakiś wielki szum wokół tego dnia, czemu Polacy nie świętują, że to święto demokracji. To jak kiedyś namawiano wszystkich, żeby świętować na przykład 22 lipca, prawda? Domagano się tego, by to było święto tak na siłę przeżywane. Jak to jest? Czemu są tacy, którym tak mocno zależy, żeby tę datę, 89 rok i 4 czerwca, podkreślać mocno? Jako socjolog, jak pan uważa, też jako... Chciałbym powiedzieć najkrócej, to bym powiedział, bo są tacy, którzy mają interesy, że Polacy tą wolność traktowali jako całą wolność. Myślę, że dobrze, że mówimy kilka dni po 4 czerwca, bo bardzo dużo jest mieć dystans do pewnych spraw, ale chciałbym naszym słuchaczom zaproponować jeszcze szersze spojrzenie. Bo 4 czerwca to jest rocznica ważnego wydarzenia w historii Polski, które oczywiście przez badaczy historyków nie będzie lekceważone, wyborów roku 1989, ale te wybory zamknęły pewien ważny okres w historii Polski w życiu wielu słuchaczy, także w moim życiu, który zaczął się w roku 1944. Ja chciałbym zaproponować radiu słuchaczom takie oto spojrzenie z Ludwaka. Spójrzmy na spory o osobach świętowania lub nie 4 czerwca. To także tego usiadki, która powinna być toczące się w Polsce, a w demokracji w 2014 roku jest jego postawę współczesnego. Ale jeśli te zabawane obalimy także w realizacji dobrej zmiany w naszym kraju, wówczas dobra zmiana będzie trwała. Schumacher wskazuje, że powinniśmy odejść od interpretowania całości ludzkiej egzystencji według sześciu kołamutnych idei. Te sześć kołamutnych idei odwiodło ludzi od religijnej poważnej postawy odnoszenia w sumieniu wszystkich spraw do kategorii dobra i zła, do sensu i centrum życia. Pierwszą bałamutną ideą, nowocześniackim zabobonem jest, według Schumachera, teoria ewolucji, która zakłada, że wszystko w świecie ma się zmieniać według zasad postępu. Zabobon polega na tym, że wąską obserwację z nauk biologicznych zaczęto stosować do całej rzeczywistości. Stąd narodził się nie tylko totalitarny komunizm, ale i straszne ekstremalne technologii Kondriana i plany zastąpienia człowieka życia inteligencją i podporządkowania do władzy maszyn. Druga bałamutna idea, którą powinniśmy zakwestionować według Schumachera, to idea przestania tylko najsilniejszych, zasada rywalizacji, walki o byt. Znów wymyślona przez Darwina do opisu świata przyrody, przeniesiona została na społeczeństwo i ekonomię. To zaprzeczyło swoim chrześcijańskim wartościom miłosierdzia, braterskiej pomocy, obrony najsłabszych jako istoty człowieczeństwa. Trzeci szkodliwy zabobon, któremu podporządkowuje się myślenie ludzi, to zdaniem autora książki zabobon, że religia, filozofia i sztuka są tylko dodatkiem do materialnego życia, że podstawą jest ekonomiczna wartość. Zatem na pewno czasu jest powrót do uznania spraw ducha za podstawę ludzkiej egzystencji, a nie traktowanie ich jako dodatku do zapewnienia ciepłej wody w kranie. Czwarta bałamutna XIX-wieczna idea wywodzi się z kolei od Zygmunta Freuda i każe podporządkowywać wszystkie relacje międzyludzkie pod świadomości seksualnej, co niszczy właściwe związki rodzinne i poświęcenie życia choćby
powołany zakon. Piąty, rozpoznany przez Schumachera za Bogiem, to wszechwładza relatywizmu. Relatywizm wsączany przez nowoczesną edukację i media wpoił w ludzi ogólne przekonanie, że absolutna prawda nie istnieje, że nie ma autorytetów, norm ani standardów, że liczy się tylko pragmatyzm, czyli osiąganie celów bez względu na dobro. Wreszcie szósta, bajonuszna idea nowoczesnego świata to triumf idei pozytywizmu, według której jedyna wartościowa wiedza pochodzi z rozwoju nauk przyrodniczych. To z kolei zaprzecza tradycji grecko-chrześcijańskiej, której prawda powinna być przede wszystkim poszukiwana przez religię, filozofię i sztukę. Na obalenie tych szkodliwych sześciu idei buduje Schumacher swój program, swoją dobrą zmianę myślenia o wspólnocie ludzi i o sensie życia wolnego człowieka. Mało jest piękne, kiedy istnieją państwa narodowe. Mało jest piękne, kiedy ludzie nie są zmuszani do zmiany miejsca zamieszkania w poszukiwaniu pracy. Mało jest piękne, kiedy miasto nie rozrasta się powyżej 500 000 mieszkańców, kiedy kwitną miasteczka i rodzinne przedsiębiorstwa. Mało jest piękne, kiedy gospodarstwa rodzinne są producentami zdrowej żywności, kiedy prawo chroni przed monopolami międzynarodowych gigantycznych firm. Mało jest piękne, kiedy wolność jest chroniona, kiedy czujemy się bezpiecznie w rodzinnym domu, który jest samowystarczalny żywnościowo i energetycznie. A wszystko to oparte na wychowaniu do religii i prawdy sumienia jako centrum człowieczeństwa i wspólnoty ludzi. Tak, niewielka książeczka Schumachera sprzed 40 lat, Mało jest piękne, to lektura obowiązkowa dla wszystkich Polaków dobrej woli. To mamy jeszcze i takie nasze polskie przysłowie, po szlachcie się na zasadzie różny wojewodzie. Co to oznacza? Że wolny i w miarę samowystarczalny i odpowiedzialny obywatel, mający republikańskie równe prawa, jest tak samo ważny jak urzędnik rządzący Rzeczpospolitej. Szlachcic na Zagrodzie, gospodarz na Zagrodzie, patriotycznie wychowany i poczuwający więź ze wspólnotą, właściciel swej ojcowizny, chcący ją pracowicie pomnażać i przekazać dobrze wychowanym dzieciom, to taki sam gwarant siły państwa jak Sejm, wojsko czy administracja. Jeśli ten skromnik programu Prawa i Sprawiedliwości, wzmacniający to, co małe i rodzinne, ten szczęść gospodarza i przedsiębiorcy na Zagrodzie będzie konsekwentnie realizowany, dobra zmiana będzie błogosławionym punktem zwrotnym w naszych dziełach. Serdecznie Państwa pozdrawiam, mówiła Barbara Rubiela. Bardzo dziękuję za przygotowanie tego felietonu z cyklu Myślą z Ojczyzna, pan Excel. Drodzy Państwo, jeszcze 10 minut tego naszego spotkania w tej godzinie, dlatego chcę zaprosić na koniec po wspólnej modlitwę. Będziemy rozważać tajemnicę chrztu Pana Jezusa w Jordanie. Polecamy Ojczyznę, polecamy nie wszystkie jej sprawy. Polecamy każdego i każdą z nas. To wszystko, czym żyjemy, co przeżywamy, co jest naszą radością, ale też co jest naszą troską, naszym smutkiem, na te wszystkie wyzwania, które stoją. No tak, ale panie profesorze, taką narrację się stwarza, bo tych trzech panów się pokazuje, ktoś jeszcze mówił, że brakuje jeszcze Jaruzelskiego, no ale wiadomo, już jest poza tym światem. I mamy tak, jest pan, są prezydent Wałęsa, Komorowski, Kwaśniewski i no już nie mówią, media publiczne tego już nie mówią teraz, ale inne media, prawda, które są przyjazne tej części, prawda, opozycji, że łączy nas Polska, łączy ich Polska. Czyli automatycznie można powiedzieć, że to jakby no, ten nasz prezydent obecny jest poza Polską, tak? Bo skoro tych panów łączy Polska, no to co łączy pozostałe? Ja myślę, że oni mówią, łączy nas Polska, gdy oni niosą chyba nie biało, czerwone. Gdy mówią o sobie my naród na jednej z poprzednich manifestacji, to dowodzi, że obóz patriotyczny, którego jednym z filarów jest Radio Maryja, odniósł sukces. Dlaczego? Bo potrafiliśmy oczyścić świadomość sporej części młodzieży z kosmopolitycznych bzdur i pokazać, że Polska jest wartością, którą w nowoczesnym świecie warto pielęgnować. I oni musieli sięgnąć po nasze hasło, po naszą narrację, żeby uzyskać rezonans społeczny. To, że niektórzy tego nie do końca zrozumieli i w dobrej wierze uczestniczą w marszach, to jest normalne.
dzisiaj przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, te środowiska, które są dziedzicem rosyjskich, sowieckich namiestników w Polsce, w naszej mierze, nie wyłącznie, w naszej mierze. Te środowiska, które przez kilka dekad przyjmowały w Polsce system autorytarny, dzisiaj prezentują się jako obrońcy demokracji. Ale przecież istotę tego wszystkiego, o co w sporach chodzi, w tych protestach, marszach, wyrażają dwie ważne wypowiedzi. Pierwsza wypowiedź znanej reżyser Agnieszki Holland, który mówi, bo chcemy, żeby było tak, jak było. Oni chcą wrócić do świata sprzed wyborów w roku 2015, sprzed kilku roku sprzed zjednoczonej prawicy z prawem swoim na czele, żeby to oni rozdawali karty, żeby to oni decydowali, kto ma być zaproszony do telewizji, kto ma dostawać granty, posady, żeby to oni byli dysponentami tego, co się sami nazywa zasadami dystrybucji szacunku. I druga Święta Mario, Matko Boża, a właściwie kilka wypowiedzi, za nami grzesznymi, że ona schetyny obecnego szefa Platformy Obywatelskiej, które mówią, że Mario, łaski, że oni sobie chcą być, błogosławiona w tym jednym miastami, chcą być opozycją totalną. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,